Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Psalm 41, werset 5 i Psalm 42, werset 1. Rozpoznanie grzechu. Fizyk Robert Oppenheimer, który aktywnie uczestniczył w rozwoju bomby atomowej w USA, na krótko przed śmiercią oświadczył, że nikt nie odczuwa miażdżącego ciężaru odpowiedzialności tak bardzo jak ci, którzy współpracowali przy wykorzystaniu energii atomowej do celów wojskowych. Nie możemy nigdy zapomnieć, że broń ta zaoferowała nam nieludzki scenariusz tego, co oznacza dziś wojna. Przerażające okrucieństwo. Wynalazcy bomby atomowej mogli doświadczyć, czym jest grzech. Ani bezduszność, ani pozorna rozrywka, ani wielkie przemówienia nie mogą ukryć tego odkrycia. Jest to doświadczenie, którego nie da się już wymazać. Nie trzeba było brać udziału w pracach nad bombą atomową, aby poczuć ciężar własnej winy. Wszyscy zbuntowaliśmy się przeciwko autorytetowi Boga, a także w pewnym sensie zlekceważyliśmy prawa innych ludzi. Każdy z nas zrobił kiedyś coś, o czym wiedział, że nie było właściwe. Mogę zaprzeczyć swojej winie, ale ona wciąż tam jest. Jeżeli jestem szczery i mam poczucie dobra i zła, to będę odczuwał swoją winę jak ciężkie brzemię. Aby zostać uwolnionym od tego ciężaru i nie mieć już żadnej świadomości grzechów, muszę szczerze uznać swoje grzechy i wyznać je przed Bogiem w modlitwie. Wtedy On pokazuje mi, że Jezus Chrystus umarł za moje winy na krzyżu. Jeśli z wiarą przyjmę to względem siebie samego, to On podaruje mi pokój i będę mógł cieszyć się z przebaczenia moich grzechów. Psalm 41, werset 5. Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie.